Skóra dopiero co zdjęta ze zwierzęcia pokryta jest od strony mizdry tłuszczem i błonami i w takim stanie nie nadaje się, aby ją garbować. W związku z tym te wszystkie pozostałości muszą być usunięte. Dokładność zeskrobania tych błon jest kluczowym warunkiem do poprawnego wygarbowania skóry. Proces usuwania najlepiej zacząć z tej strony, zaczynając to od ogona w stronę pyska. Błony najłatwiej schodzą z centralnej części oraz boków, natomiast z ud oraz z miejsca, gdzie zaczyna się szyja oraz całego skalpu, ścięcie tych pozostałości jest o wiele trudniejsze, ale to będę omawiał później. Do usuwania błon i tłuszczu najlepiej używać takiego nożyka zaokrąglonego. Przypomina on nóż, to jest zwykły nóż do chleba, tylko zaadaptowany do ścinania pozostałości z resztek skóry. Nóż powinien być średnio ostry. Czyli taki ani nie ostry, ani nie tępy, tylko taki po prostu średni. Chodzi o to, aby nie pokaleczyć skóry przy mocniejszym nacisku. Zacząć należy z wyczuciem, tak aby nie przedziurawić skóry właściwej. Zeskrobywanie tłuszczu należy prowadzić do momentu, kiedy ukaże się skóra właściwa. Tak jak tutaj widać. Taka szara istota w przypadku skór lisów. Nie należy już głębiej po prostu zdzierać, bo nas to zrobi się dziura. Nacisk noża w centralnej części może być dość mocny, natomiast jeśli chodzi o boki, należy uważać, ponieważ skóra w tej części jest bardzo delikatna. Praktycznie wszystkie skóry drapieżników mają pod spodem tłuszcz, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Również skóry dzików są otłuszczone. Szczególnie trudno usuwa się tłuszcz ze skór borsuków, ponieważ jest on tam mocno wbudowany. Trzeba użyć dużo siły, aby go usunąć. Lisy i kuny oprawia się raczej łatwo. Oczywiście bywają wyjątki. Zabrudzenie włosa tłuszczem w trakcie jego usuwania jest praktycznie rzeczą nieuniknioną. Niemniej należy dbać, aby nastąpiło to w jak najmniejszym stopniu. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie pracy w późniejszym procesie prania takiej skórki w kąpieli odtłuszczającej. Oczywiście tak czy siak skórka musi być odtłuszczona, ale im mniej zanieczyszczeń na włosie i tutaj od strony mizry, tym mniej używa się detergentów, mniej wody i w ogóle mniej pracy. Dziura się zrobiła. No niestety będę musiał to zaszyć. Tak to jest, jak się dociśnie za mocno. Tak jak mówiłem wcześniej, błony i tłuszcz najłatwiej schodzą ze środka. Tutaj pójdzie stosunkowo łatwo. Gorzej będzie ze skalpem. W części twarzowej błony są grube, mocno przyrośnięte i tam trzeba będzie użyć
trochę więcej siły, a także ostrego noża. Gdy większość tłuszczu jest już usunięta, mimo tego należy skrobać nożem po powierzchni mizry do chwili, aż na krawędzi noża będzie się zbierać bardzo mała ilość tłuszczu. Taka naprawdę minimalna. Tutaj na razie jest jeszcze go całkiem sporo, więc ten proces muszę kilkakrotnie powtarzać. Oczywiście należy zwracać uwagę, aby nie przesadzić ze skrobaniem, nie zrobić dziury w skórze. Dokładne usunięcie tłuszczu to sprawa kluczowa dla poprawnego działania garbników. Bo jeśli tłuszcz zostanie, czyli jeśli jego warstwa będzie pokrywać skórę, wtedy garbniki nie będą mogły wniknąć w głąb skóry właściwej i jej wygarbować. Takie właśnie zgrubienia tłuszczu, jak tutaj są, należy to wszystko usunąć. Tutaj ciągle się tłuszcz wyciska. Błony z łapek również należy ściągnąć w tym kierunku, tak jak pokazuję. Należy nacisk nożem prowadzić z wyczuciem, ponieważ tutaj można porozrywać skórę, dlatego należy bezwzględnie, to znaczy najlepiej unikać rozerwania, bo potem dokłada się roboty ze zszywaniem rozdarcia. Ja niestety wcześniej zrobiłem tutaj te dwie dziury, takie na szczęście niewielkie. Niedługo, znaczy zaraz pokażę, jak to wszystko cerować. Zdzierając błony tym nożem, dotarłem do tego momentu. Dalej nie da się zeskrobywać błon, ponieważ są one bardzo mocno przyrośnięte do skóry. W związku z tym trzeba użyć ostrego noża i je podcinać. Oczywiście bardzo delikatnie. Tak, aby nie poprzecinać skóry, a także własnych palców. Nóż należy prowadzić pod odpowiednim kątem. Niezbyt płaskim i niezbyt ostrym. Taka umiejętność przychodzi z czasem, w miarę nabierania wprawy. Nawet najlepszy opis nie odda własnej praktyki. Skóra na skalpie jest gruba, ale mimo to radzę zachować ostrożność. Tutaj także wystarczy jeden nieostrożny ruch i ostrze leci po palcach. Błona musi być ścięta, ponieważ jeśli się ją zostawi, wtedy będzie blokować wnikanie płynu garbującego w głąb skóry. Zeskrobując tłuszcz, nie wolno zapominać o ogonie, ponieważ w tej części skóry także jest on obecny. Co gorsza, dość mocno przyrośnięty do niej. Więc trzeba tutaj stosować dość mocny nacisk, ale nie za mocny z kolei, tak aby nie porozrywać skóry. Niestety w części ogonowej komórki tłuszczowe są bardzo dobrze przyrośnięte do skóry, w związku z czym dokładne ich zeskrobanie może okazać się niemożliwe. Dlatego
Na tym etapie wystarczy, że ostrzem noża wyciśnie się tłuszcz z tego miejsca, a potem powiem, co dalej z tym zrobić. To znaczy, wytłumaczę to na kolejnym etapie technologicznym. Teraz tłuszcz należy w miarę z grubsza usunąć mniej więcej do połowy długości ogona. Do tego momentu tłuszcz został wyciśnięty. Widać, jak się odznacza. Tutaj jest taki jakby próg komórek tłuszczowych, a tutaj już są odciśnięte. Czyli tutaj, w tym miejscu, tak jak jest, może to zostać na razie. Niemniej oczywiście będę to oczyszczał dalej wzdłuż. Tak jak mówiłem, do połowy długości ogona. Kontrola jakości oczyszczenia z tłuszczu polega na tym, że jeśli w miarę skrobania na ostrzu noża ciągle zbiera się warstwa tłuszczu, to znaczy, że trzeba powtarzać zabieg i prowadzić go do tego momentu, aż ilość łoju na ostrzu będzie minimalna. I ta reguła dotyczy całości skóry. Tak właśnie wygląda wstępnie oczyszczony ogon. Widać szarą strukturę skóry właściwej. Jeśli tak będzie przygotowany, wtedy garbniki łatwo wnikną w głąb tej komórek skórnych i ją wygarbują. Mamy skórkę lisa oczyszczoną z błon i smalcu, ale mimo to ciągle nie nadaje się jeszcze, aby ją wygarbować. Dlaczego? Dlatego, że powierzchnia mizdry ciągle jest tłusta, pokryta emulsją łoju, zaś włos na jej krawędzi również jest zabrudzony smalcem. Dlatego trzeba ją poddać kąpieli odtłuszczającej. Kąpiel do odtłuszczenia to jest po prostu ciepła woda z dodatkiem detergentu. Ja używam płynu do prania, chyba Persil. Nie trzeba go używać dużo. Wystarczy taka ilość, aby woda się zapieniła. Temperatura wody powinna wynosić 35, a maksymalnie 40 stopni, nie więcej. I teraz tak, jeśli skórka jest zabrudzona tylko tłuszczem, tak jak w tym przypadku, niewielkimi jego ilościami, wtedy można ją od razu kąpać takiej kąpieli, jaką tutaj przygotowałem. Natomiast jeśli skóra jest silnie zanieczyszczona krwią i płynami ustrojowymi, wtedy najpierw zalecam wyprać ją w zimnej, czystej wodzie, a dopiero potem wkładać ją do właściwej kąpieli. Należy ją obracać. Trzeba ją obracać delikatnie. Ugniatać. Oczywiście kąpiel w
ciepłej wodzie można stosować tylko wobec skór świeżych. Natomiast jeśli one wykazują oznaki rozkładu, czyli miejscowo zaczyna łuszczyć się na skórek i wypadać włos, wtedy kąpiel można prowadzić jedynie w zimnej wodzie. Szczególnie istotne jest, aby zmyć tłuszcz z warstwy mizdry, czyli z wewnętrznej warstwy skóry oraz z krawędzi, tutaj gdzie jest był zabrudzony włos. Ciepła woda bardzo ułatwia rozpuszczanie wszelkiego rodzaju tłustych zanieczyszczeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ogon. Też go tutaj palcami trzeba wytrzeć, aby ten tłuszcz ustąpił. Robota musi być wykonana solidnie, aby potem się nie zdziwić, że coś nie wyszło na sam koniec. Teraz pora odcisnąć wodę. Skóry nie wolno wykręcać, tak jak się wykręca ubrania, tylko się je wyciska. I tak, skóra jest wyciśnięta, teraz pora ją wypłukać w innej wodzie i skontrolować jakość odtłuszczenia. Jeśli po wypłukaniu skórki w zimnej wodzie nie pozostaną na niej tłuste ślady w postaci kuleczek wody tutaj na włosie, ani na spodniej części skóry nie znać śladów tłuszczu, a skóra jest w dotyku taka jakby lekko szorstka, wtedy można uznać, że operacja się udała. Nie potrzeba powtarzać kąpieli w detergencie. Teraz pora na osuszanie włosia. Skórka musi leżeć w takiej pozycji, jak widać. Musi być odwrócona mizdrą do dołu, tak aby nie nastąpiło jej wyschnięcie, ponieważ włos będę suszył w strumieniu gorącego powietrza z suszarką do włosów. Jeśli futro jest dokładnie wciśnięte ręcznie z wody, wtedy proces suszenia włosów zachodzi szybko. Po godzinnym osuszeniu włosa można w końcu powiedzieć, że mamy skórkę gotową do wygarbowania. Teraz tylko trzeba zadbać o pewne szczegóły. Zapewne domyślacie się, o jakie. Chodzi o te nieszczęsne przecięcia, które zdarzyło mi się niestety wykonać. Takich dziurek nie wolno zostawić w spokoju. W przeciwnym razie płyn garbujący będzie spływał pod skórę i brudził włos. Do cerowania używam cieniutkiej igiełki i zwykłej nitki. Szycie może się odbywać zwykłym ściegiem okrężnym.
Teraz jeszcze otwory oczne. Oczy zaszywa się analogicznie do pozostałych uszkodzeń. Oczywiście oczy te nie są uszkodzenia, tylko naturalne otwory ciała. Niemniej muszą być zabezpieczone. No i teraz, kiedy wszystkie otwory są już zabezpieczone, skórka jest naprawdę przygotowana do karbowania. Ale jeśli z jakichś powodów nie mamy czasu bądź chęci, aby zanim przejść do następnego kroku, taką skórę można zakonserwować albo poprzez zanurzenie jej w roztworze formaldehydu do konserwacji takiego, jakim konserwuje się preparaty biologiczne, albo po prostu można ją zamrozić. Ja tak zrobię, ponieważ dziś już nie chce mi się przy niej stać. Ale zanim do tego przystąpię, zwilżę ją jeszcze wodą, ponieważ w trakcie zamrażenia woda odparowuje. W związku z tym mizdra ulega przesuszeniu. Do tego nie wolno dopuścić. Futerko składam na połowę. Potem jeszcze raz w ćwiartkę. W taki oto sposób wkładam foliowy worek. Nie zakręcam, to jest bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, gdy mamy zamiar ją dłużej przechowywać w zamrażarce. Foliowa torebka skutecznie zabezpiecza ją przed utratą wody. I jeszcze na zakończenie dzisiejszej części chciałbym wspomnieć o takiej rzeczy, że odradzam używanie soli kuchennej, czyli chlorku sodu, jako środka konserwującego skóry, ponieważ sól w przypadku jej użycia obficie wnika w strukturę skóry i potem już w trakcie przed garbowaniem należałoby ją bardzo dobrze wypłukać. Jeśli się tego nie zrobi, jeśli sól zostałaby w skórze, to na skutek jej higroskopijności, ponieważ chlorek sodu jest substancją higroskopijną, czyli pochłania parę wodą z powietrza, skóra już po wygarbowaniu ulegałaby zawilgoceniu. Samoistnie, po prostu na skutek wciągania pary wodnej z otoczenia. I potem, jeśli do tego się dopuści, skóra nawet po wygarbowaniu, ona ma niską, po prostu ma mniejszą trwałość niż taka skórka pozbawiona zupełnie obecności soli kuchennej. Czyli pamiętajcie, aby nie solić skór. A jeśli już musicie to zrobić, to traktujcie to jako absolutną ostateczność.